Cześć! W poprzednim filmie odnośnie pozyskiwania informacji o ludziach, pokazałem Ci narzędzie Maltego. Dzisiaj pokazuję ReconNG. Jest to narzędzie, które pozyskuje informacje z innych źródeł i tych informacji możesz zdobyć odrobinę więcej. Przechodzimy w takim razie do terminala. Aby zacząć pracę z Recon NG, najprościej załatwić sobie dystrybucję Kali Linux. Tam to jest zainstalowane. Teraz wpisujemy polecenie ReconNG. Enter. Na początek może sypać błędami, nie przejmuj się tym, to jest tylko informacja, że nie skonfigurowałeś programu jeszcze w pełni. Aby zacząć pracę, warto wydać polecenie help. Help pokazuje Ci informacje, jakie są dostępne polecenia, co możesz z nimi zrobić. Jeżeli nie wiesz, do czego służy jakieś polecenie, Wpisujesz na przykład help db i od razu wiadomo, jak tego używać. Zaczynamy od założenia czegoś takiego jak workspace. Workspaces, create i nazwa workspace'u, dla nas to będzie po prostu panoptykon. Workspace został założony. I teraz musimy dodać jakąś informację. No, co wiemy na temat Panoptykona? Na razie wiemy tylko jedną rzecz. Wiemy, jaką ma domenę. A więc na początek DB, czyli do bazy danych. Insert, czyli wsadź coś. Do jakiej bazy danych? Dwa razy tabulator. Tab, tab. I masz spis baz danych, jakie tutaj mamy do dyspozycji. Jedna z baz danych nazywa się tutaj Domains. Więc dodajemy sobie to do domen. Domains. Panoptykon.org. Enter. No i teraz mamy. Show, domains. Widzimy tam jest jedna domena wpisana, panoptykon.org. Chcielibyśmy teraz z tej domeny uzyskać jakieś informacje. No, jakie byśmy mogli uzyskać? Na przykład, ludzi byśmy chcieli uzyskać, jacy pracują w tej fundacji. W takim razie wydajemy polecenie. Modules, load, załaduj moduł. Recon. Wszystkie moduły zaczynają się od Recon w zasadzie. I teraz skąd będziesz brał dane? No, z tabeli domains. Domains. Naciskasz w tabulator dwa razy i od razu wiadomo, na co można te domeny przerobić. No byś, my byśmy chcieli przerobić te domeny na kontakty, a więc kontakt. OK. Kontakt, tabulator, tap, tap. I widzimy, że możemy wyciągać dane na przykład z kluczy PGP, czyli szyfrowana poczta. Czy w Panoptykonie szyfrują pocztę? No myślę, że tak. Daję Enter i wpisuję Run. Enter. I kolekcjonujemy, jakie maile dostępne są w Panoptykonie, jakie są imiona i nazwiska przypisane do ludzi tam pracujących. Wydajemy polecenie Dashboard. Okazuje się, że z jednej domeny, którą na początek zdefiniowaliśmy, udało nam się wyciągnąć 20 kontaktów. Show Contact i kontakty. Mamy tu imiona, nazwiska, adresy mailowe. No, może to nie jest zbyt ładne, bo musiałbym rozszerzyć to okno. U mnie się to nie mieści. Ale dobra, co z tego możemy zrobić? No to dalej dajemy kolejne polecenia. Na przykład. Modules, Load. Co możemy zrobić z tymi naszymi kontaktami? Recon, kontakt. I kontakty moglibyśmy na przykład zamienić na. Dwa razy tabulator. Na przykład na profile. No dobra. No to profile. Full Contact. Enter. Wpisuję run. I trwa takie plus, minus brutforsowanie, wyciąganie danych. Tu widzimy, wyskakują nam imiona i nazwiska na zielono, co znaleziono, gdzie mieszka ta osoba. Jest tu jakiś junior project manager. No i szukamy, szukamy. To może troszeczkę zająć. Six hours later. Ok, dajemy sobie teraz Show Profiles i widzimy, że mamy tutaj profile takie jak Karolina Szczepaniak, Pan Optykon, Szymielewicz, Katarzyna Szymielewicz, no trochę tych jest. Jest z LinkedIna, z Twittera, z LinkedIna, no jest spoko. Chcielibyśmy teraz mieć trochę więcej profili. Mamy ich mało. Wyszliśmy z jednej domeny, mamy teraz już 23 kontakty i 5 profili. Jak rozmnożyć profile? Moduls. Load yy, Recon, z profili zrobimy sobie więcej profili za pomocą profilera. Tak, ja wiem, że profilowanie profili za pomocą profilera to mi trochę jak masło maślane, no ale tak to wygląda. Wpisuję wracenie run i oto efekty. Trwa brute force. to już będzie trwało naprawdę długo. No ok, zebraliśmy 22 nowe profile. Show Profiles. I widzimy tutaj, że na przykład Panoptykon prowadzi konto na YouTubie o nazwie Panoptykon. Ma na slides.com jakieś slajdy z prezentacji. Na Myspace kiedyś mieli konto, nawet. No, trochę tego jest. Zebraliśmy i sprawdzamy sobie statystyki. Dashboard. I widzimy teraz, że ilość profili podskoczyła. Ale na przykład nie mamy wcale hostów. Skąd wziąć hosty? No to można to zrobić w ten sposób. Modules search hosts. Pokaż mi, skąd wziąć hosty. No, możemy hosty wziąć na przykład z domeny. Domain to host. Dobra, zrobimy w taki sposób. Modules, load i następnie recon. Przekształcić domenę na hosty za pomocą czego? Dwa razy tabulator. I widzimy tu, co możemy zrobić, na przykład za pomocą Bing Domain Web. Chodzi o to, że wyszukiwarka Bing potrafi znaleźć inne subdomeny w ramach danej domeny. No to skorzystamy sobie z tego czegoś. Bing web, Domain Web. OK. I wpisujemy Run. Trochę informacji zostało zebranych. Teraz następuje taki slip, żeby bana nie dostać na wyszukiwarce. Czekamy. OK. 12 nowych. No to show hosts. Widzimy tutaj hosty. Nazywają się na przykład posieci, filmy, absurdy, angielska wersja, pliki przewodnik. No i jest nieźle. Brakuje nam tu na przykład adresów IP. Skąd wziąć adresy IP? W takim razie modules, load, recon, hosts. I na co będziemy przekształcać hosty? No hosty zmienimy na hosty, bo w ramach tej samej tabelki pracujemy cały czas i teraz dwa razy tabulator. Jak to możemy zrobić? Możemy na przykład za pomocą po prostu resolva. Resolve, czyli po prostu sprawdzanie adresów IP. I run, enter. I już widzimy, że mamy pobrane całkiem ładnie wszystkie informacje. Co jeszcze możemy zrobić? Sprawdzamy jakie informacje już mamy, no już nam się hosty pojawiły. Co o tych hostach byśmy jeszcze mogli powiedzieć? No na przykład. Modules. Load. I teraz recon. Hosts. Na co można hosty przekształcić? No hosty można przekształcić na przykład na porty. Za pomocą Shodana. Brzmi ciekawie. Jeżeli nie, nie znasz Shodana, to może kiedyś nagram film na jego temat. OK. Uruchamiamy jako run. I Shodan szuka. Jakie fajne porty otwarte są na serwerach pan Panoptykonu. No, widzimy tu informacji, sporo. Powiedziałbym, niektóre są martwiące, zwłaszcza te związane. No dobra, nie będę ci mówił. Sam sobie sprawdzić. Te informacje są publiczne, więc w takim razie dowiesz się, jak to wygląda. No, i teraz show ports. Mamy zebrane porty, wiadomo o co chodzi. Dashboard, i mamy kilka informacji. I w ten sposób wypełniamy coraz więcej, coraz więcej informacji na temat całej sieci. Bo na przykład z portów można też coś innego wyciągnąć. Hosty mamy, wszystko spoko, kontakty. Brakuje nam kręgdy czyli wycieków haseł. Nie będę tego szukał na filmie, bo to będzie nielegalne. Co jeszcze? Repozytoria. Jak znaleźć repozytoria? No to modules, search i repositories. I widzimy, że możemy na przykład sobie szukać za pomocą takiego modułu. No to modules, load, wpisujemy. I run. Jakie repozytoria są? Dla Karoliny Szczepaniak, czy jest jakieś? Jest. Nazywa się repozytorium Ziomki. A dla Panoptykonu, repozytorium nazywa się jak? Wcale się nie nazywa. Show repositories i widzimy, że Karolina Szczepaniak ma jedno repo o takiej nazwie pod takim linkiem na GitHubie. No i w ten sposób mamy zebrane informacje. Tak naprawdę, co byśmy musieli zrobić podczas całego śledztwa? Zapełnić sobie to wszystko każdą z tych kategorii, czyli przedziały IP, lokalizacje, gdzie kto mieszka na przykład, w jakich firmach pracują, jakie mają wycieki, dalej informacje, jakieś przecieki, typu numer telefonu, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy. To wszystko można wyciągnąć za pomocą Recon Engine, Po prostu trzeba nauczyć się tej prostej składni, którą starałem ci się tu zaprezentować. Jeżeli nie wiesz, jak coś działa, pamiętaj help. Skąd ja wiem, że na przykład moduł ma możliwość wyszukiwania? No to piszę sobie modules spacja, dwa razy tabulator. Teraz, co mogę w modułach zrobić? Albo szukać, albo ładować. Ok, tyle powinieneś umieć, jeżeli chodzi o operacje w terminalu. Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj kanał, ponieważ takich filmów pojawia się tu więcej. Najczęściej związane są właśnie z branżą security, z technologiami typu Linux, programowanie, więc myślę, że to może Cię zainteresować. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.